Witam na kanale CPS, Centrum Przygotowania Sportowego. Nazywam się Igor Dzierżanowski i w tym odcinku z serii Kompendium Dźwigacza odpowiem na pytanie: magnezja czy talk? Zacznijmy od tego, że obie te substancje są bardzo podobne z wyglądu. Występują najczęściej w formie białego proszku. Obie są związkami magnezu i obie mogą być używane w dźwiganiu ciężarów. Przez tą dużą ilość podobieństw są czasem mylone, zwłaszcza przez osoby, które nie znają przynajmniej jednej z tych substancji. A to nie do końca dobrze i dlatego postanowiłem nagrać ten filmik, ponieważ pełnią one zupełnie inną funkcję. Magnezja to z chemicznego punktu widzenia hydroksowęglan magnezu, którego funkcją jest pochłanianie wilgoci i zwiększanie tarcia. W związku z tym używa się jej w takich sportach jak podnoszenie ciężarów, gimnastyka, wspinaczka i w każdym innym, gdzie będzie nam na tym zależało, żeby to tarcie było zwiększone, czyli na przykład, żeby był pewniejszy i mocniejszy chwyt. Jeżeli chodzi o formy, to najczęściej występuje w formie proszku albo w formie takiej kostki, która też wyciera się do proszku, albo w formie płynnej, czy na przykład w formie kremu. Talk to hydroksykrzemian magnezu i również pochłania wilgoć, ale w przeciwieństwie do magnezji zmniejsza tarcie. Czyli dużo trudniej będzie nam go spotkać na siłowni, ale tak jak powiedziałem, może być używany w dźwiganiu i najczęściej zobaczymy, że może z niego korzystać trójboista podczas zawodów, smaruje sobie tym uda po to, żeby zmniejszyć tarcie sztangi o uda podczas martwego ciągu. Najczęściej występuje w formie białego proszku i używany jest głównie właśnie do tego, żeby zapobiegać zatarciom. Podsumowując, magnezja czy talk to nie jest wybór pomiędzy lepszym a gorszym, ponieważ mają one po prostu zupełnie inne przeznaczenie. Jeżeli podoba Ci się pomysł z szybkimi wskazówkami z serii Kompendium Dźwigacza, to zostaw łapkę w górę, a jeżeli masz pomysł na jakiś kolejny odcinek, to napisz o tym w komentarzu. Biceps, piona.